Siemanko, witajcie na kanale GD Football. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim odcinkiem luźniejszym bardziej, bo przedstawimy na nim takie trzy nasze gry, takie powiedzmy zabawy, które zawsze jak przychodzimy na boisko, to żeby się rozgrzać, poprawić nasz kontakt z piłką, sobie wykonujemy. Będą to takie trzy luźne ćwiczenia, które na pewno ze znajomymi sobie możecie przećwiczyć, wypróbować, jak to Wam będzie wychodziło. Przy każdym potrzebne są trzy osoby i dzięki nim możecie sobie poprawić kontakt z piłką. Także jeżeli Wam się podobają takie odcinki, zostawiajcie łapkę w górę i myślę, że możemy zaczynać. Tak, coś do dodania, Bartek? Ja mogę dodać tylko tyle, że możemy już zaczynać. O, lecimy. A więc najciekawszy komentarz z ostatniego odcinka macie tutaj. A dzisiaj GDF pyta, jaki jest Wasz ulubiony YouTuber z Polski? Na przykład mój to jest Maciek Dąbrowski, aka z Dupy, z którym miałem przyjemność nagrywać. Bardzo dziękujemy. I co? Lecimy. A więc tak, pierwsza taka nasza gra, zabawa to wygląda w ten sposób, że trochę zmodyfikowana Brazyliana, czyli ta żonglerka w powietrzu. Będzie to wyglądało w ten sposób, że zagrywam do Bartka bądź do Jajusa piłkę i mówię mu, ile ma kontaktów z piłką wykonać. I maksymalnie mamy taki limit, że 3 kontakty. Czyli mówię, załóżmy, że 2 przyjmuje i na drugi musi odegrać i sam powiedzieć później Bartkowi, ile on musi kontaktów z piłką zrobić. Będziemy grać w ten sposób, że kto pierwszy zrobi tych 5 pomyłek, albo za dużo kontaktów, albo za mało, nie przyjmie, nie powie, to po prostu zdobywa punkt. I kto pierwszy 5 punktów zdobędzie, ten jest po prostu z nas najgorszy. No, to co, pokażę Wam teraz, jak to wygląda mniej więcej. Taka przykładowa gra do tego jednego punktu i później zagramy sobie normalnie do 5. 3. Raz. 2. 2. 2. 3. Ha! Ja jestem z nas najgorszy! Lecimy już teraz, zagramy sobie na te do 5 punktów po prostu. Dobra, jesteście gotowi? No. 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, raz, 3, 3, 2, 2, jak się 2 uratował w ostatnim momencie? 3, raz, 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 2, raz, raz, 3, 2, dobra, to było moja znowu. Raz, raz, raz. 2, 1, 2, 3, 2, 3, raz, 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 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2. To klata, stary! Tak. Rozbieki, dobra. Dobra, lecimy. 2, 3, raz, 2, raz, 2, 2, 2. Oj, sorry, dawaj, no, dobra, raz, 2, 2, 2. Nie, to nie wino Bartka, dwa, nie, dwa, nie, dwa. Nie, nie. Dobra. Dobra, cię masz 3, 1, 2. Tak. Raz. No, to była taka chaoska. No, to było krótkie, naprawdę. Ja nie wiem. Czy nie, to... no dobra, 3, 3, 1. Raz. 2. Ty czemu miał dwie łydko ze skolarą? Dobrze, dobrze, bardziej, dobrze. 3, 3, 2. Trzeba go mówić. Się cwaniał, 3, 2. 2. Raz. 2. Uuu, zdarzysz taką piłę do no stary? Nie, to ja wiedziałem do kogo to jest. No, no, dobra, na moje konto. 4. Raz. 2. Kurde, ty dwa. Jesteś złośliwy z taki. 3. 2. 3. 3. Aj, nie dalej. No. 4. Raz. 2. 2. Raz. 2. 3. Raz. Nie, no ja to... w ogóle gram? To już przesadzam. A wojny zaczął! Dobra. No ile? Bartek jest nas najgorszy. Przegram już? No było 5. A. Było. Dobra, ogólnie my sobie jeszcze parę takich tutaj rundek zagramy, po czym zobaczycie w materiale po prostu takie znaczy najdłuższe zagrania, najciekawsze. Ktoś może jakiegoś trika dorzuci, nie? Jakaś taka kośliwa zagryweczka na lewą nogę Bartka. Napiszcie. Da, no lecimy, my sobie pogramy. Wy na filmiku zobaczycie po prostu z tych naszych tutaj giereczek takie najlepsze ujęcia. 2, 3, 2, raz, raz, 2, 2, 2, 2, raz,
No ale to ty... Ale stary, kiedy to powiedziałeś? No właśnie. Trzy. Trzy? Fuck, ta... Za ninja. Była próba. A ja już dwa. A więc tak, przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Będziemy to prezentować w trzy osoby. Ustawienie tak, jak widzicie na wideo. Wygląda to w ten sposób, że załóżmy, Bartek zaczyna z prawej strony, zagrywa do Jajusa, który jest w środku, on mu odgrywa na jeden kontakt, bądź na dwa, i Ciacho przerzuca do mnie na drugą stronę. Później ja przyjmuję na jeden bądź dwa kontakty, odgrywam do Jajusa, Jajus odgrywa mi i ja do Bartka. Gramy tak mniej więcej, że granie z boku do środka, odegranie i z boku na bok. Starajcie się to wykonywać do max dwóch kontaktów. Oczywiście możecie na początku, załóżmy, 3-4 i po prostu zmieszać te kontakty. Również taką modyfikacją może być po prostu zmienianie odległości pomiędzy zawodnikami. Tak, możecie na początku sobie na krótko grać, a później się po prostu rozciągać po długości nawet do całego boiska, jeżeli będziecie w stanie. Dobra, więc lecimy z trzecim ćwiczeniem. Będzie ono polegało na tym, że po prostu będziemy sobie grali w Brazylianę, tylko że podczas tego będziemy się przemieszczać, żeby trochę to sobie utrudnić. Będziemy się przemieszczać raz wolniej, raz szybciej, ale to już wszystko zobaczycie. Kurde! Stary, nie widziałem tego. Ale najgorszym zagrałem, dobra. Nie. Nie, 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 nie. Dobra, teraz zrobimy sobie takie małe utrudnienie. Spróbujemy grać na jeden kontakt. Dobra, lecimy. To byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę, że zostaliście do samego końca. Jeżeli film Wam się podobał, to piszcie w komentarzach. Możemy przygotować jeszcze kilka takich ćwiczeń. Zapraszamy Was również do obejrzenia filmiku, gdzie pokazujemy ćwiczenia odnośnie strzałów. No i oczywiście zostawcie motywację na łapkę w górę, subskrybujcie kanał na dole.
to tyle. Siemanko.